Najbliższe spotkanie odbędzie się tutaj właśnie w Hull już za kilka dni, bo już w ten piątek, 14 czerwca. Dzisiaj ja się stroję obok strojnisia Marcina, ale zobaczcie, jak on fajnie wygląda. Wygląda mnie fajnie, ale no muszę tak jechać, bo w Anglii podobno pada 3 lat. 30 albo 300 lat. Słuchajcie, jest czwarta, ile? 4:30. Uberek, po 2 godzinach spania lecimy do... Znaczy nie lecimy, tylko jedziemy na lotnisko. Skąd lecimy? Ale latają komary. A my lecimy do... Ja lecę do Doncaster. A Marcin, gdzie to lecisz dzisiaj? Luton. Kraina deszczowców. Ty szukasz? Co? Właśnie. Co to w ogóle jest? To są notatki z kampanii Wow. Jak ładnie się nauczyłeś, zostawiłeś notatki. Możemy o tym rozmawiać. Marcin obiecał mi, że przekaże mi te wszystkie informacje. Czołem. Cześć, do zobaczenia w Luton, na razie. No, cześć. Dzień dobry, z lotniska w Warszawie jeszcze. Wybieram się już do domu. Będziemy do Doncaster. Z Doncaster oczywiście do Hull. Gdzie? Uwaga! Już w piątek odbywać się będzie spotkanie Business Cafe. Właśnie przed chwileczką rozstałem się z Marcinem Potasiakiem, z którym byliśmy razem na szkoleniu Wow. To znaczy Marcin był z wieloma moimi innymi znajomymi, których serdecznie pozdrawiam. Ja zrezygnowałem na poczet bycia właśnie z rodziną w trudnym momencie, ale wczorajsze spotkanie wieczorem i tak zaowocowało fajnymi znajomościami, także to się bardzo ceni. Fajnie, że można było chociaż na chwilę spotkać się z interesującymi osobami. Już widzę, że moja kolejka gdzieś tam się już skraca, więc zaraz pójdziemy na boarding i lecimy. W tym tygodniu trzeba będzie to spotkanie przygotować, zorganizować dobrze, tak żeby była duża wartość. Dlatego zapraszam Cię już dzisiaj. Jeżeli jeszcze nie byłaś na spotkaniu Business Cafe, to w ten piątek, 14 czerwca w Hull o 18:30 zaczynamy. Bilet kup wcześniej, dlatego że jak zwykle w Hull mamy miejsca ograniczone. A w sumie to muszę powiedzieć, że czuję się tak, jakbym tutaj był naprawdę długo. Przyleciałem tutaj w środę i dzisiaj jest poniedziałek, no to faktycznie to niedługo zamknąłby się tydzień. Więc tęsknię za domem, za rodziną, za dziećmi, za żoną. No, w sumie nie mogę się doczekać, jak tam wyląduję. Dzisiaj biorę do domu i wrócę do mojego życia. Mojego życia. I to życie właśnie, tak jak widziałeś wczoraj, niedługo przeniesie się na rok czasu do Polski, do Rzeszowa. I to mnie też bardzo ekscytuje. Więc powtórzę jeszcze raz. Jeżeli interesuje Cię, jak to wygląda od kuchni, tego typu akcja, czyli po pierwsze zmiana miejsca zamieszkania na jakiś czas w kraju, który nie było się 15 lat w zasadzie, znaczy nie było się, nie mieszkało się z dziećmi. Dwa, dzieciaki na edukacji domowej. No więc wiele osób mówi, że chciałoby wrócić do Polski, przeprowadzić się do Polski, ale przeszkadza im to, że no co oni tam będą robić, przecież tam nie ma co robić, no trzeba tutaj robić biznes w Anglii i tak dalej. Ale przecież obecnie biznesy, które oparte są na internecie, czyli właśnie online'owe biznesy, dają taką możliwość, dają możliwość bycia niezależnym od miejsca zamieszkania. Więc to jest ciekawe właśnie, czy taki model może zaspokoić Twoje potrzeby w Polsce, czyli gdybyś mieszkała w Polsce i generowała przychód, na przykład w internecie, bez względu na to, w jakim kraju jesteś, to czy to się sprawdzi? No i z opowiadań to oczywiście znam, że to się sprawdza, nie ma z tym żadnego w ogóle problemu. I teraz sam zamierzam przetestować to w praktyce. Dobra, ja idę, bo jest boarding, a dokończymy resztę już w UK-u. Czołem. Wylądowane, wszystko ok, na czas. Tylko teraz się spieszymy, bo jest technik, który ma nam szybę wymienić i ponoć czeka już tam na nas, na mnie. I tak się wygląda w Anglii po przyjeździe z Polski. To jest odpowiedni strój na Anglię, kochani, dlatego że w
Polsce jest 30 stopni, a w Anglii jest 11. Chwilę mi nie było w biurze, około 2 tygodni, i widzę spore zmiany. Zrobiło się tutaj całkiem miło, zdecydowanie bardziej zielono. Ha, świetny pomysł. Tylko pogratulować temu, kto na to wpadł. Nasze biuro ożywa. Naprawdę przyjemnie. Zielony kolor. Zobaczmy tutaj. Wow, czad. Wróciłem do domu i wróciłem też do pracy. I w mojej pracy, tak jak wielokrotnie podkreślałem, zajmuję się wieloma projektami. I mówiąc szczerze, czasami nawet ciężko określić, którym projektem się właściwie zajmuję tak na poważnie. Dlatego, że jeśli mam być szczery, to mam po prostu czasami problem z określeniem, który właściwie projekt jest tym wiodącym, tym najważniejszym dla mnie. I wiem, że część przedsiębiorców jest podobna do mnie i robią wiele, wiele różnych rzeczy, i kiedy by tak po prostu zapytać, który projekt jest dla ciebie najważniejszy, to byłoby to trudne pytanie. I dlaczego byłoby to trudne pytanie? Ale dlatego, że niektóre projekty robione są z większą jakby taką misją i niekoniecznie są to projekty, które przynoszą na przykład pieniądze do mojej kieszeni, a niektóre projekty są robione w taki sposób, że jest potrzeba na tego rodzaju serwis i robione są po to też, żeby generowały dochód. Jakby różnego rodzaju są motywacje do robienia każdej z tych rzeczy. I jedna na przykład z takich rzeczy, którą robię, jest oddawanie mojego czasu za pieniądze i świadczenie takiej usługi jak konsultacja biznesowa. I ten sposób jest tym, o czym często nie mówię, ponieważ nie stoi za tym jakaś taka bardzo duża misja. Po prostu ludzie potrzebują tej usługi, potrzebują porozmawiać z kimś i rozwiązać swoje biznesowe rozterki, potrzebują uzyskać taką jasność co do tego, jakie decyzje dalej podjąć, i ja im w tym pomagam. Nawet ostatnio stworzyłem ofertę, gdzie można tego typu usługę ode mnie zakupić o 50% taniej. A powodem jest właśnie to, że chcę mieć więcej tego typu, chcę sprzedać większej ilości ludzi tego typu właśnie serwis, po to, żeby też odzyskać stratę, którą spowodowało właśnie to, że okradziono mnie ze sprzętu. I tak pomyślałem sobie, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby po prostu szybciej wygenerować te pieniądze, ponieważ właśnie ludzie korzystają w momencie, kiedy jest zniżka do tego typu usługi. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast są takie projekty jak Business Cafe Club, które nie są projektami, które mają generować przychód. Są to głównie dla mnie takie projekty bardziej misyjne i wiem, że z tej misji też ten przychód będzie, ale to nie jest od razu, to nie jest teraz, to jest perspektywa lat. I to jest idea, albo może motywacja, jaka za tym stoi, jest taka, żeby właśnie Polacy, którzy doświadczyli tego, co ja za granicą, którzy zmienili swoje myślenie, którzy zobaczyli, że można żyć i funkcjonować inaczej, że można szukać prawdziwej wolności w życiu, tacy Polacy spotykają się w takim Business Cafe Club i realizują właśnie taką misję tworzenia większej wolności w życiu swoim i ludzi, którzy ich otaczają. I najbliższe spotkanie odbędzie się tutaj właśnie w Hull już za kilka dni, bo już w ten piątek, 14 czerwca, 18:30 otwieramy drzwi, 19 zaczynamy, i zapraszam serdecznie, jeżeli masz ochotę przyjechać, bądź. Natomiast kolejne spotkania już w innych miastach Wielkiej Brytanii też się będą odbywać. No i teraz będę w Polsce przez następny rok, gdzie również będę rozwijał kolejne oddziały, czyli spotkania, będę rozwijał spotkania tego klubu. I to jest bardzo ekscytujące i o tym najczęściej mówię, kiedy ktoś pyta mnie właśnie, czym się zajmuję albo jakiego typu projekty
w życiu realizuję. To głównie chodzi o Biznes Cafe Club, głównie chodzi o Biznes Cafe Podcast, który też nie jest projektem dochodowym, ale jest tym, co kocham robić, ponieważ tam rozmawiamy z innymi ludźmi o tym, kim są, co ich kręci, co powoduje, że robią to, co robią. I to jest jakby moją misją, żeby tymi rzeczami się dzielić, inspirować innych i motywować innych do tego, żeby zmieniać ten świat na lepsze. Zatem tyle na dzisiaj. Ja z Tobą się żegnam, wracam do domu, leję na zewnątrz. Już teraz zapraszam Cię na spotkanie z fajnymi ludźmi, ze mną. Porozmawiajmy właśnie o tym, jak fajnie się komunikować z innymi, w jaki sposób dobrze sprzedawać w biznesie, w jaki sposób mieć dobre, zdrowe relacje ze swoimi pracownikami, współpracownikami, w jaki sposób trudne sytuacje konfliktowe rozwiązywać, bo o takich właśnie rzeczach mówimy na spotkaniach Biznes Cafe i takie rzeczy praktykujemy. Także jest to doskonałe miejsce do tego, żeby stawać się lepszym komunikatorem i po prostu człowiekiem, który jest bardziej świadomy. Do zobaczenia w piątek. Heja! Okej, więc, ile razy jeszcze powiem okej?